Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Szczęść Boże Państwu, witam serdecznie na Rozmowach Niedokończonych, ich części pierwszej. I dzisiaj naszymi gośćmi jest ich aż trzech. Są panowie pan Błażej Kmieciak, socjolog, pedagog specjalny i też jest zaangażowany w działalność Instytutu Ordo Iuris. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie doktorze. Pan Rafał Otoka-Frąckiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Polski. Także dziennikarz, szczęść Boże. Dziennikarz, szczęść Boże. I pan Robert Iwanicki, prezes Stowarzyszenia Koliber. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, panie Robercie. Naszym tematem dzisiaj jest kwestia kosztów finansowych uzależnień oraz ich wpływ na budżet państwa polskiego. O tym chcemy porozmawiać. Każdy z panów jest specjalistą w różnej dziedzinie tego zagadnienia i każdy spojrzy i nam pomoże spojrzeć ze swojej perspektywy na ten bardzo szeroki, jak wiemy, też zobaczymy temat. Panowie, czym jest uzależnienie? Czy możemy jakoś się określić, o czym chcemy rozmawiać? Co to jest? No, z perspektywy takiej psychologicznej, czy psychopedagogicznej może bardziej i medycznej, uzależnienie jest przede wszystkim zaburzeniem psychicznym, tak? Znajduje się ono w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Mamy tam różnego rodzaju zaburzenia psychiczne w postaci na przykład zespołu zależności alkoholowej czy zaburzenia od substancji psychoaktywnych. I tu mówimy o tak zwanych najczęściej takich rozpoznawalnych w społeczeństwie zaburzeniach zależności od konkretnych substancji. Natomiast mamy od dłuższego czasu także w dyskusji bardzo ważne zjawisko, jakim są uzależnienia behawioralne, czyli te uzależnienia, te formy takich patologicznych oddziaływań, patologicznych reakcji ludzkiego organizmu, polegających na tym, że człowiek niejako przyzwyczaja się jego organizm w sposób patologiczny do pewnych czynności, takich jak, nie wiem, korzystanie z telefonu komórkowego, korzystanie z internetu, robienie zakupów, a więc pewnych czynności, które są dla nas całkowicie naturalne, ale jednocześnie przybierają one w pewnym momencie taką skalę, iż zniewalają człowieka. Możemy to słowo zniewolić jest najbardziej adekwatne tutaj, ponieważ wolna wola człowieka w tym momencie niejako zostaje wyłączona. Człowiek na pewnym etapie uzależnienia nie jest w stanie powiedzieć sobie nie, nie jest w stanie całkowicie jakby zrezygnować z danego działania, danego postępowania. Czyli behawioralne, a więc takie, które się odnoszą do naszego zachowania, nie jakieś chemiczne uzależnienia, jak gdzieś kojarzy się nam może alkohol czy narkotyki, ale nieco inna kategoria uzależnień. Tak to należy dopowiadając, rozumieć. Trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, że z jednej strony mamy do czynienia tutaj z pewnymi kompulsywnymi, czyli takimi nagłymi, zupełnie niekontrolowanymi zachowaniami jednostki, danego człowieka. Ale z drugiej strony, gdy mówimy jednak o takiej psychopatologii uzależnień, to musimy powiedzieć też o tym, że nasz organizm nie jest obojętny na nasze postępowanie i mówimy przede wszystkim też o pewnych reakcjach biochemicznych, na przykład w mózgu człowieka. A więc człowiek podejmuje pewne działania, jakieś tam ingerencje, aktywności. Jego organizm się do tego przyzwyczaja, a więc tak naprawdę przyzwyczaja się dlaczego? Dlatego, że jakby poziom hormonów u niego zmienia się w tym momencie w zakresie jego funkcjonowania i tak naprawdę na pewnym etapie z perspektywy takiej czysto biochemicznej on nie potrafi przestać na przykład, nie wiem, oglądać treści pornograficznych. On potrzebuje coraz mocniejszych bodźców, potrzebuje coraz mocniejszych reakcji swojego organizmu, ponieważ to, czego doświadczył do tej pory, jest po prostu za słabe. Czy byłoby możliwe w ogóle zrobić taki katalog naszych uzależnień? Od czego możemy się uzależnić? Czy to byłoby, ta lista byłaby zbyt długa i czy jest taka lista gdzieś istnieje? Znaczy to jest bardzo szerokie, tak, bo jeżeli weźmiemy sobie tak na poważnie całkiem temat, to na przykład wszelkie rodzaje hobby mogą być traktowane jako uzależnienia. Człowiek, który, nie wiem, kupuje znaczki, wydaje na nie wszystkie pieniądze, zostawia swoją rodzinę biedną, bez jedzenia, bo on sobie kupuje kolejny znaczek. Jest to też uzależnienie bardzo niebezpieczne, tak? Bo jest uzależniony od zbieractwa. Więc nie mówimy tylko i wyłącznie zmianach chemicznych wywołanych chemią, czy na przykład alkoholem, czy narkotykami, ale to, co mój przedmówca mówi, po prostu zachowania, które wywołują zmiany w chemii w mózgu.
I to są rzeczy, których nie dostrzegamy. To zostało dostrzeżone przez naukowców już niedawno, że telefony komórkowe wspomniane są dużym zagrożeniem dla psychiki. Bo osoby, które są uzależnione, pierwsze co robią po przebudzeniu się, myślę, że wiele osób przed ekranami dzisiaj się osobiście zastanawia, co budzą się, biorą telefon, pierwsze co robią. Zamiast śniadania, zamiast porannej kawy, porannej rozmowy, pierwsze co robią, to sprawdzają, co się dzieje na świecie, tak? Czyli przeglądają serwisy informacyjne, serwisy społecznościowe, kończą tam jakąś listę zadaną, którą mają i robią to od nowa. I przez cały dzień potrafią spędzić, przeglądając tylko i wyłącznie w ekran telefonu komórkowego. To by się wydawało, że telefon jako taki nie jest po prostu, nie jest alkoholem, tak, nie jest narkotykiem, a de facto powoduje takie same zmiany w mózgu. Czy nawet te znaczki, niewinne znaczki? Nie, no dokładnie. Które no, mogą gdzieś ewentualnie stać się czymś... No to brzmi jak żart, tak? Ale de facto przyjrzyjmy się, bo w momencie, kiedy mamy jakieś swoje pasje, które pochłaniają nasze życie i jest okej, tak? To w momencie, kiedy to jest nasze życie, ale kiedy zagrażają naszej rodzinie, kiedy zagrażają naszym finansom i powodują, że zaczynamy być spichani na margines przez swoje pasje, one zaczynają wtedy być niebezpieczne. Także ta lista uzależnień jest, myślę, bardzo szeroka. Taki przykład z ostatnich tygodni, który wzbudził ogromne emocje w całej Polsce. To jest młody człowiek, który poszedł w góry, tak, pan Mackiewicz. I wszyscy mówili tak, Boże, jedyniak to dobrze, bo on się z heroiny wyzwolił, tak. Ale mało kto patrzył na to, że on się wyzwolił z heroiny, a de facto wszedł w inne uzależnienie, czyli wchodzenie po górach, które dostarczało mu taką samą chemię dla mózgu, ten sam poziom zadowolenia, który wcześniej dawała mu heroina. Także z jednej strony, no fajnie, no przestał brać heroinę. Zaczął chodzić po górach, a ten poziom endorfin, zadowolenie miał ten sam. Czyli przestał być, wyszedł z nałogu, czy raczej przeszedł do innego? To jest pytanie na przykład. Tak? No tak, nie chciałbym, żebyśmy teraz tutaj też weszli w ten nurt teraz dyskusji na temat chodzenia po górach. Nie, broń Boże. W przypadku tutaj wspomnianego naszego tutaj rodaka, który tam pozostał w Himalajach, bo to jest troszkę jakiś oddzielny temat i kwestia oczywiście też istotna. Ja tylko powiem, schemat rysuję, tak, że to tak. Pozornie rzeczy, które nam się podobają i otoczeniu się podobają, mogą kryć w sobie niebezpieczne zachowania. Tu ja tylko jeden taki tytuł uzupełnienia. Pamiętam, gdy na studiach mieliśmy zajęcia z zakresu terapii i profilaktyki uzależnień, prowadząca zadała studentom pytanie, od czego jesteście uzależnieni. Ja dzisiaj, gdy prowadzę zajęcia z zakresu prawa i uzależnień, zadaję też studentom to pytanie prowokacyjnie, od czego jesteście uzależnieni. I studenci bardzo ochoczo, bardzo chętnie mówią, że są uzależnieni od czekolady, od kawy, nie wiem, od bananów, od tego typu rzeczy. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. My nie możemy też mylić dwóch pojęć. Uzależnienia i pewnego rodzaju, pewnego przyzwyczajenia i pewnego nałogu, tak? Bo uzależnienie jest pewnym stanem patologicznym, który zawsze wiąże się z pewnym brakiem. My ten brak, który doświadczamy na przykład w relacjach, w pewnym poczuciu bezpieczeństwa, my musimy nagle kompensować, czyli musimy go zastąpić czymś. I zastępujemy go albo substancją, albo daną czynnością, która daje nam po prostu radość. Jest to o tyle niebezpieczne, że ta substancja albo ta czynność musi być intensyfikowana. Ona musi być coraz mocniejsza. Coraz większa dawka. Tak. Czyli gdyby nie te braki, to nie byłoby też tych uzależnień. Tak, uzależnienie jest pewnym zjawiskiem wtórnym. Nie ma czegoś takiego jak uzależnienie jest bach, jestem uzależniony. Tak? Uzależnienie jest pewnym stanem, który następuje w momencie, w którym ja doświadczam jakiejś szkody. Ta szkoda polega na tym, że na przykład odczuwam brak relacji z drugą osobą. Albo nie mam umiejętności radzenia sobie w stresie, nie mam umiejętności funkcjonowania w grupie. Ja znam przykład, to jest przykład osoby, która dawno temu do mnie się zgłosiła w ramach pewnej takiej interwencji kryzysowej. Była to osoba uzależniona właśnie od treści pornograficznych. Był to człowiek, który nie potrafił w ogóle nawiązywać kontaktów. Nie mówię tutaj o kontaktach intymnych z kobietami. On nie potrafił wejść z nimi w dialog i nawiązywał tak naprawdę pewnego rodzaju relacje z kobietami w internecie. No tak, tylko my dzisiaj mówimy tego wieczoru na temat uzależnienia w kontekście ich kosztów, a więc czegoś bardzo wymiernego próbujemy jakoś tak to umieścić. W jaki sposób nasze uzależnienia generują koszty? Jak to możemy, gdzie to możemy zobaczyć? No oczywiście, no mówimy, generują choroby, które trzeba leczyć, tak? Najprościej tak to się nam kojarzy. W dyskusji na temat kosztów uzależnień musimy podzielić to na dwie kategorie. Koszty społeczne i koszty, które możemy wyrazić stricte w pieniądzu lub w innej formie materialnej. Koszty społeczne są tyle trudne do wyrażenia w formie na przykład pieniądza, gdyż bardzo trudno wycenić skalę na przykład zniszczonych rodzin, rodzin alkoholików czy wypadków spowodowanych
przez osoby będące pod wpływem różnych substancji, legalnych lub nielegalnych. To nie są nie tylko zniszczone rodziny, czy wypadki różnego rodzaju, różne rozumiane. To są też koszty generowane, jeśli chodzi o koszty społeczne, koszty generowane przez funkcjonowanie różnych instytucji. Natomiast w sytuacji, gdy mówimy o konkretnych kosztach, które możemy wyrazić w formie pieniądza, to tutaj musimy wziąć pod uwagę budżet państwa oraz budżet jednostek samorządów terytorialnych, który jest przeznaczany na walkę oraz przeciwdziałaniu różnego rodzaju uzależnień. Więc to są te koszty, które generują uzależnienia. I tutaj też ciężko znaleźć jakby pewną sumę, pewną całość, gdyż na przykład trudno wyrazić, ile zachorowań na raka płuc jest generowanych stricte przez uzależnienie wyrobami tytoniowymi. Generalnie rzecz biorąc, w ciągu 8 lat, na przestrzeni lat 2002-2010, koszty, które generowały choroby płuc, osiągnęły niemal 2,5 miliarda złotych. Jest to najczęstsza konsekwencja palenia papierosów. Ale mówimy o kosztach leczenia, tak? Kosztach leczenia, dokładnie. Natomiast nie znamy też kosztów przeciwdziałań, które raczej są koszty różnych kampanii marketingowych związanych również z innymi uzależnieniami. Dodam też taką statystykę. Średnio, przeciętnie sam NFZ twierdzi, że są koszty niedoszacowane, ale leczenie skutków alkoholizmu, leczenie alkoholizmu w Polsce wynosi rokrocznie około 0,5 miliarda złotych. Pół miliarda? Pół miliarda, dokładnie. 500 milionów ponad. Tak jest. No to podałem tylko jakby dwa rodzaje kosztów w formie pieniądza. One są już bardzo duże. One oczywiście są znacznie większe, polegają na leczeniu innych schorzeń, które generują uzależnienia. Zresztą alkohol i tytoń to nie są jedyne przypadki uzależnień w Polsce. Mówimy również tutaj o hazardzie, leczeniu osób uzależnionych od gier. Mówimy tutaj o nowych nałogach, tak zwanych nowych nałogach, tak zwanych uzależnieniach behawioralnych, które również generują koszta, których jeszcze my nie jesteśmy w stanie określić, ponieważ to są elementy dla nas raczej nowe. To są te koszty, pan tutaj wyliczył te kwoty, bardzo takie ogromne te kwoty, koszty ekonomiczne też, ale właśnie jak też pan wspomniał, mamy też koszty społeczne. Tak. Jak policzyć rozbitą rodzinę, jak policzyć brak ojca w rodzinie, który ginie, czy matki, tak? Czy jak policzyć, nie wiem, wydajność pracy, która jest niższa, bo ktoś nie może się skupić z powodu swoich nałogów i nie może pracy swojej wykonywać, jakby mógł. I wtedy jak to przeliczyć? Ale wiemy, że to są koszty ogromne tutaj też. A więc czy są próby podejmowane wyliczenia tych kosztów też społecznych? Czy jakoś jest, jakieś są dane tego typu? Trudniejsze do ujęcia może, ale też realne. Znaczy tak. Trudno o bardzo konkretne dane, natomiast możemy bazować na ilości rodzin, w których występuje problem alkoholizmu i jakie konsekwencje ten problem alkoholizmu generuje. Czy dochodzi do rozwodów, czy dochodzi do aktów przemocy w takich rodzinach. To już jest pewien koszt społeczny, możemy sobie wyliczyć na podstawie takich przypadków i uznać to właśnie za ten koszt społeczny. Jako przykład, jeśli tak samo możemy odnieść to do problemu zażywania, stosowania narkotyków, czy do uzależnienia od gier hazardowych, gdzie również dochodzi obok zwykłej utraty środków materialnych podczas takich gier, również dochodzi do utraty czasu, do również pewnych konsekwencji społecznych. Czy możemy jakoś podać w przybliżeniu kwotę, ile to jest procent budżetu państwa rokrocznie, mniej więcej, suma tych kosztów różnych uzależnień? Czy jest jakaś taka... Niestety nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Znaczy, takie dane jest trudno bardzo wyciągnąć z oficjalnych materiałów, bo one są poniekąd ukryte. Mówimy o ogromnych sumach miliardowych wydawanych na leczenie osób uzależnionych, tak? Ale jednocześnie na tych osobach uzależnionych państwo zarabia o wiele więcej za pomocą właśnie akcyz. Wpływy z akcyz alkoholowych, za tytoń są o wiele większe niż kwoty przeznaczane później na leczenie tych osób. Organizacje, które zajmują się uzależnieniami, często właśnie zwracają uwagę, że jakiś niewielki, jedna trzecia
Dwie trzecie po prostu jest góra, czasem spotykana w oficjalnych dokumentach, sum pozyskiwanych przez państwo z uzależnień trafia później na osoby uzależnione, na ich leczenie, tak? Często państwo zarabia de facto na tych nieszczęśliwcach. To jest właśnie pytanie o moralność, tak? Czy państwo powinno zarabiać na swoje utrzymanie, bo te pieniądze trafiają gdzieś na różne budżety drogowe, szkolne i tak dalej. Czy jest moralne, że państwo zarabia pieniądze na nieszczęściu ludzkim, tak? Nie oddając tych pieniędzy później na ratowanie tych ludzi, tylko po prostu zapychając sobie dziury budżetowe. To jest na przykład ciekawe pytanie moim zdaniem. No też pytanie, myślę, tu można postawić właśnie, panie prezesie, czy aby zarabia, no bo jeśli dodamy te koszty, które są niepoliczalne tak bardzo łatwo, jak te medyczne, ale koszty społeczne, które tutaj też mówimy, koszty, nie wiem, rozbitych rodzin, potem koszty gdzieś, ktoś schodzi na złą drogę z dzieci z tej rodziny i generuje kolejne koszty dla państwa, skutki tych jakichś uzależnień swoich, w swojej rodzinie, które doświadczył. Jak to się sumuje, to pytanie, czy państwo aby faktycznie zarabia na tym, a nie traci wręcz? Znaczy, tutaj padło bardzo ważne sformułowanie na samym początku programu, że nie mówimy de facto stricte o uzależnieniach takich czysto chemicznych. Tak? Myślę, że problem uzależnień wynika z innego całkiem zagrożenia, jeżeli tak to nazwać, czy problemu, czyli współczesny świat, współczesne życie, współczesny sposób funkcjonowania jest tak skomplikowany i tak stresujący, że wywołuje u ludzi różne uzależnienia, które pomagają im uciec od tego realnego świata, który w większości przypadków może być uznawany za nieprzychylny człowiekowi, tak? Bo to jest zalew informacji zbędnych w większości przypadków. To jest zalew produktów. Nie mówiliśmy jeszcze o zakupoholizmie, tak? Czyli ludziach, którzy wydają masę pieniędzy na zakupy, bo to jest podprogowe, to jest podświadome. Widzimy, człowiek widzi w sklepie mnóstwo różnych produktów, przestaje się zastanawiać, czy one są potrzebne, tylko zaczyna je masowo kupować. No sama reklama na tym bazuje. No, kup, będziesz tak. Szczęśliwy, tak? No dokładnie tak. Tak samo możemy wziąć za przykład media, które obserwuję od wielu lat, bo jestem dziennikarzem i w pewnym momencie powiedziałem stop, przestałem je śledzić, bo codzienna ilość informacji kompletnie zbędnych do życia, a pobudzających stres tylko i wyłącznie, jest tak ogromna, że przeciętny człowiek po prostu nie dość, że się gubi, to albo się gubi i odchodzi od tego, albo wchodzi w interakcję z tymi informacjami i w związku z tym jest w tak wysokim stresie, że w naturalny sposób sięga po jakieś używki, żeby sobie ten stres rozładować, tak? Także moją filozofią jest szukanie przyczyn tych uzależnień, bo jeżeli zlikwidujemy przyczyny, to w tym momencie nie będzie problemu, bo to nie jest tak, że nie wiem, każde wyjście na piwo z kolegami to jest już patologia. Jak raz na jakiś czas człowiek pójdzie gdzieś, nie wiem, po prostu na ślub, na wesele, na spotkanie, na imieniny i tam w towarzystwie znajomych przyjaciół, nie wiem, nawet spotka się z alkoholem, tak? W sensie, że po prostu jest on używany, to że jest to w jakichś rozsądnych dawkach podawane, wszystko jest dla ludzi. Ale my nie mówimy o takich sytuacjach. I co ciekawe, to z badań, które przedstawił episkopat w czasie dzisiejszej konferencji, wynikało, że ponad 60% Polaków nie ma problemu z używkami, że to dotyczy niewielkiego procenta, od 16-20% Polaków ma taki twardy problem, tak? I teraz pytanie, dlaczego większość Polaków nie ma tego problemu, a ta grupa stała i stale rosnąca, co jest niebezpieczne, ten problem u nich występuje. No ja wracam do pytania, czy czasem nasze życie współczesne nie jest zbytnio skomplikowane i zbędnie skomplikowane. Że być może gdybyśmy pocinali sobie rzeczy, które po prostu odciągają nas od realnego życia, nie wiem, od rodziny, od pracy, od naszych pasji, zainteresowań, że gdyby to było podane w inny sposób, albo jeżeli nie może być podane, bo tak ksiądz zauważył, to są kwestie komercyjne po prostu. Firmom zależy na sprzedaży produktów, tak? W związku z tym nakręcają reklamy, które powodują, że ludzie bezwiednie często wydają masę pieniędzy na rzeczy im kompletnie niepotrzebne, tak? I teraz pytanie, czy możemy tak wyedukować społeczeństwo, żeby przestało brać do siebie przekazy reklamowe? No to jest pytanie otwarte, tak? Naprawdę wydaje mi się też, że to o czym też pan prezes mówi, bardzo mocno dotyka kluczowej kwestii, jaką jest rodzina. Bo gdy spojrzymy na problem, na przykład uzależnienie od alkoholu, najbardziej takie zjawisko, które z perspektywy polskiego społeczeństwa, że tak powiem, polskie społeczeństwo, myślę, że mało jest rodzin w
polskim społeczeństwie, które nie zetknęłyby się z problemem alkoholizmu. Ale popatrzmy na jedną bardzo ważną rzecz. Gdy mówimy o alkoholizmie i ten wątek, o którym ojciec mówił, czyli wątek też kosztów, my musimy powiedzieć też o tym, że na przykład alkoholizm to nie jest tylko kwestia kosztów związanych z kosztów takich czysto ekonomicznych, związanych z leczeniem osób uzależnionych od alkoholu na terenie, nie wiem, oddziałów terapii uzależnień czy poradni leczenia uzależnień. My mówimy tutaj o rzeszy ludzi, którzy są współuzależnieni. To jest zjawisko, które zupełnie jest jakby pewnym odrębnym, a jednocześnie powiązanym elementem, ponieważ terapia osób współuzależnionych to jest bardzo często proces rozłożony na miesiące i lata. My do końca nie jesteśmy w stanie tego oszacować, natomiast wrócę jeszcze do kwestii rodzin. My dzisiaj, jakiś czas temu, w trakcie jednych z środowych audiencji, papież Franciszek użył takiego sformułowania: rodzina uratuje świat. Można powiedzieć, że to jest taki troszeczkę banał, że to jest takie hasło, nie, hasło wyborcze, można tak powiedzieć, prawda? Ale po pierwsze to nie jest hasło wyborcze, a po drugie to nie jest banał. Bo rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na korelację istniejącą pomiędzy rozbitymi rodzinami, pomiędzy tak naprawdę nawet nie tyle rozbitymi rodzinami, ale takim dopuszczeniem do rozbicia rodzin. Jeżeli w Polsce ja jako mediator rozmawiam z kolejnymi małżeństwami, które przychodzą do mnie na mediację, i mówią, że one chcą się rozwieść i że z perspektywy sądowo-rodzinnej nie ma problemu dzisiaj z uzyskaniem rozwodu. To tak naprawdę trzeba postawić pytanie właśnie o to, o czym teraz też pan prezes wspomniał. O pewnego rodzaju profilaktykę, o pewnego rodzaju aktywną obecność, aktywną, to znaczy świadomą obecność rodziców we własnych rodzinach. Bo problem uzależnień najczęściej wynika właśnie z tego, że my odczuwamy, tak jak wspomniałem na początku, brak. Brak nawet nie tyle czegoś, tylko kogoś. I to jest podstawowa przyczyna występowania zależności. Oczywiście to, o czym była teraz mowa, czyli ten pęd życiowy, czyli ta mnogość bodźców, które do nas docierają, jak najbardziej. Ale to jest też powiązane z tym, że my w pewnym momencie, nie doświadczając tak naprawdę tej takiego fundamentu relacji z innymi ludźmi, my nie mamy wykształconego odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa. My szukamy czegoś. W referacie, który dzisiaj w trakcie konferencji związanej z Narodowym Programem Trzeźwości zwracałem uwagę na bardzo specyficzne uzależnienie, jakim jest uzależnienie od pornografii. To jest uzależnienie, które znowuż łączy się z innymi kosztami, bo z jednej strony to są rozbite rodziny, to są rozbite małżeństwa, z drugiej strony to jest to, o czym ojciec wspomniał, czyli problemy w pracy, bo ta osoba nie funkcjonuje w pracy, a z trzeciej strony mamy koszty, które są zupełnie nie do końca niepoznane, nie są oszacowane. To są na przykład koszty związane z kryminogenne tak naprawdę, związane z ofiarami, takimi jak osoby, które biorą udział w tego typu produkcjach, które najczęściej są również uzależnione od innych substancji po to, żeby jakby wyłączyć w sobie pewnego rodzaju naturalne bariery związane ze wstydem. Tak. Mówimy tutaj o konferencji, proszę Państwa, która się odbyła wczoraj i dzisiaj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej na temat właśnie uzależnień. I panowie też brali udział w tych dyskusjach właśnie i stąd tutaj też słyszymy echa tej konferencji. Czyli panowie, żeby też jeszcze na tym poziomie kosztów pozostać, to jest nasz klucz, w jakim chcemy dzisiaj czytać kwestie tych uzależnień finansowych. Czyli można spuentować naszą dyskusję już tak troszkę może przed czasem, ale bardziej to może pytanie jest, tak, że opłaca się, po prostu opłaca się nawet finansowo państwu inwestować w rodzinę, dbać o rodzinę, bo to jest ekonomicznie opłacalne, tak? Czy taką tezę możemy postawić? Ja myślę, że tak. Jak najbardziej rodzina stanowi podstawową, fundamentalną komórkę społeczną i to jest taki system naczyń połączonych, jeżeli rodzina, jeżeli są warunki do tego, aby rodzina mogła dobrze funkcjonować w społeczeństwie, aby zbudować więzi, relacje, aby rodzice mogli w sposób właściwy wychować swoje dzieci, otoczyć ich opieką. To wpływa na później na budowę innych relacji w większych grupach społecznych, w różnych wspólnot, w relacjach zawodowych, w pracy, etc. Także na pewno warto inwestować w rodzinę w różny sposób. Pytanie było więc retoryczne raczej, tak trzeba przyznać. Panowie, czy nasz kraj, polski budżet, czy widzimy w naszym podejściu, w naszej pewnej polityce finansowej naszego państwa takie myślenie, żeby, jakby to powiedzieć, no, trochę utrudniać wejście w te uzależnienia,
jakoś stawiać pewne przeszkody, na ile jest to możliwe w ramach prawa, w ramach budżetu. Przeszkody, które by utrudniały uzależnienie się nam, Polakom, czy od alkoholu, czy od innych tutaj wspomnianych spraw. Czy takie coś mamy, jeśli chodzi o prawodawstwo, czy wręcz mówię o budżet, bo tutaj mówimy o finansach, o kosztach. Czy państwo wyraża tę świadomość swoją, że to kosztuje? Czy raczej tego nie widać u nas w Polsce? Znaczy ja tylko tak z perspektywy takiej troszeczkę metaanalizy, takiej też troszeczkę prawnej, tak? Bo z perspektywy ekonomicznej to koledzy będą biegli. Natomiast ja mogę powiedzieć o dwóch takich zjawiskach, pozytywnym i negatywnym. Pozytywnym zjawiskiem w mojej ocenie, tak analizując to z perspektywy dwóch lat prawie funkcjonowania, teraz drugi rok jest funkcjonowanie chociażby programu 500+, z całą pewnością można zauważyć nowe takie trendy społeczne. Tak? Wszyscy, pamiętam jak dzisiaj miałem taką dość śmieszną sytuację, byłem u dentysty i dwóch dentystów rozmawiało nade mną i mówiło, że 500+ będzie przeznaczone dla patologicznych rodzin z piątką dzieci. I ja znam dość dużo rodzin z piątkami dzieci i żadna z nich nie mieści się w tego typu opisie. Natomiast to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo 500+, myślę, że ci wszyscy, którzy obawiali się tych grup kulturowych czy podkulturowych, które będą kolokwialnie rzecz ujmując rozpijać te pieniądze, tak naprawdę w wielu wypadkach się zawiedli na swoich takich negatywnych oczekiwaniach. Dlaczego? Bo okazało się, że dość duża grupa osób, doświadczając takiego stałego napływu pieniędzy, pewnych środków finansowych, zapragnęła tak naprawdę innego życia, zobaczyła, że to inne życie jest możliwe. I to w mojej ocenie też pojawienie się w ogóle sformułowania rodzina, tak? Zmiana nazwy chociażby Ministerstwa Pracy na Ministerstwo Rodziny i Pracy, czyli powiązanie pewnych elementów. To jest element pozytywny, podobnie jak programy wspierające chociażby profilaktykę przestępczości ostatnio promowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tak? Chociażby metody rozwiązywania konfliktów, co jakby brak umiejętności rozwiązywania konfliktów też jest pewnym elementem pojawienia się uzależnienia. Natomiast jest pewien element w mojej ocenie element prawny, który wymaga istotnej zmiany. To jest, nawiążę znowuż do tego, o czym dzisiaj mówiłem na konferencji, czyli do pewnego specyficznego, ale coraz bardziej rozpowszechnionego problemu pornografii. W Polsce niestety milczy się z perspektywy takiej polityczno-prawnej nad ukróceniem, nad skasowaniem możliwości swobodnego dostępu przede wszystkim młodych osób do treści pornograficznych. Dzisiaj każdy, kto ma smartfon, ma dostęp do pornografii, do twardej pornografii, nie tylko do pornografii, która być może wymaga, nie wiem, jakiegoś zalogowania na jakimś tam portalu czy opłacenia jakichś pieniędzy. I tutaj niestety z perspektywy polityczno-prawnej widzę dość duży problem. Niestety dzisiaj jakby nie ma możliwości bez własnego aktywnego udziału zablokowania tego typu obrazów. Myślę, że rozwiązaniem lepszym jest rozwiązanie brytyjskie, gdzie pewne treści są z założenia zablokowane i dopiero jeżeli ja chcę oglądać jakieś niestosowne treści, które są dla mnie w jakiś tam sposób, nie wiem, upragnione, to ja muszę iść do mojego operatora i o to poprosić. W innym wypadku one są zablokowane. Tutaj widzę ogromne pole dla prawodawcy, dla ustawodawcy. Czyli mamy gotowe wzorce, które już są gdzieś, tak, działają, są sprawdzone. Skąd więc u nas jest taka niemoc, niemożność? Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest problem, o którym my rozmawiamy od ładnych paru lat. I co ciekawe, nie tylko przedstawiciele, bo powiedział środowisko o charakterze konserwatywnym. Ja dzisiaj w trakcie naszych rozmów zwróciłem uwagę, że tak naprawdę część środowisk na przykład feministyczno-lewicowych mówi wprost, że pornografia, uzależnienie od pornografii jest skorelowane także z innymi uzależnieniami, na przykład od substancji psychoaktywnych, jak wspomniałem, czy od alkoholu, tak? Wiąże się to z konkretnymi, jak wspominamy, kosztami ekonomicznymi, społecznymi. Ta niemoc skąd wynika? Myślę, że przede wszystkim z takiego niestety zbyt mało dojrzałego podejścia i nazwania po prostu pewnych rzeczy po imieniu. Nazwanie, że to jest problem społeczny. Nazwania podejścia kogo? Nazwania przez kogo? Znaczy w mojej ocenie przede wszystkim przez środowiska odpowiedzialne za tworzenie prawa, tak? Środowiska, które są odpowiedzialne za tworzenie prawa, jakby myślę, że warto, żeby dostrzegły, że są pewne obszary, tak jak wspomniałem tutaj akurat obszar, który jest niezwykle bardzo związany z tak naprawdę rozwojem nowego pokolenia, młodego pokolenia. Popatrzmy, mamy dzisiaj 13, 12, 11-latków, którzy według badań
według szacunkowych badań, bo to są szacunkowe wyniki badań, przyznają, w 60-70% przyznają się do tego, że mieli kontakt z pornografią. W Wielkiej Brytanii znamy przykłady, zanim zostało wprowadzone to prawo, o którym powiedziałem, przykłady 13-letniego, między innymi przykład 13-letniego chłopca, który został skazany tak naprawdę na pobyt w poprawczaku ichniejszym za to, że zgwałcił i próbował zgwałcić swoją koleżankę. A więc mamy tak naprawdę pewnego rodzaju zjawiska, nowe uzależnienia. My niejako przyzwyczailiśmy się w pewnym sensie do tego, że mamy uzależnienie od alkoholu, od substancji, od narkotyków. Natomiast pojawiają się nowe uzależnienia, polegające przede wszystkim na tym, że w sposób patologiczny wykorzystuje się pewnego rodzaju narzędzia, które są dobre. Bo nikt nie chce delegalizować teraz posiadania smartfonu. Nie, zupełnie to nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyśmy stworzyli pewnego rodzaju mechanizmy, które będą chronić prawa dziecka. Ale w odpowiedzialny sposób. A więc to są takie dość takie teraz subtelne zagrożenia, które choćby tutaj wspomniany smartfon w ręku, który sam w sobie jest narzędziem neutralnym czy wręcz dobrym, który może stać się czymś niebezpiecznym. I to pamiętajmy nie tylko dla osób małoletnich, ale myślę, że swobodnie możemy mówić też o problemach osób dorosłych. O problemach osób dorosłych, które na przykład mają problem znowuż w relacji rodzinnej, i tak naprawdę kompensują to, jakby zwracają się w stronę pewnego rodzaju problemów. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafią sobie poradzić. I znowu tutaj wracamy do tego, o czym mówimy, czyli do wartości rodziny, do wartości mówienia o tym, że rodzina jest najważniejsza. I myślę, że to jest pewien element istotny. Znaczy, mówimy o tym już dość wiele i od lat mówimy o tym, że rodzina jest najważniejsza, natomiast bardziej trzeba przejść do działania, do czynów. Ja myślę, że takie środowiska jak, nie wiem, środowiska katolickie, nie wiem, telewizja Trwam, czy Radio Maria, czy tego typu miejsca, jak najbardziej zwracają na to uwagę i jakby nie można tego w ogóle umniejszać. Ale dopiero tak naprawdę od krótkiego czasu, z perspektywy takiej politycznej, z perspektywy rządzącej, głośno się o tym mówi. I to jest ogromny plus, tak jak powiedziałem na początku. Chociaż jeszcze, jak też pan tutaj wskazał, jest tych wiele takich niemożności tutaj, tak, że mamy narzędzia pewne już gotowe gdzieś funkcjonujące w innych krajach, a u nas przy całych tutaj też, daj Boże, dobrych chęciach rządzących, tak, jednak są takie obszary, gdzie no to gdzieś jest jednak jakoś niedostrzegane. Właśnie. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do telefonów, do udziału w naszej dyskusji wraz z naszymi gośćmi, do pytań, do własnych spostrzeżeń. I przypomnę, nasz temat to koszty finansowe uzależnień oraz ich wpływ na budżet państwa polskiego. Numery telefonów do studia dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 i 0014. I telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 536 600 400. Naszymi gośćmi są panowie pan dr Błażej Kmieciak, socjolog, pedagog specjalny, Instytut Ordo Iuris, pan Rafał Otoka-Frąckiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Polski i pan Robert Iwanicki, prezes Stowarzyszenia Koliber. Panowie, zapytajmy się w takim razie, czy te sytuacje, o których tutaj mówimy, te różne słabe punkty naszego społeczeństwa, tak to nazwijmy, czy one mogą wpłynąć negatywnie na rozwój naszego kraju? Cały czas mówimy w tym aspekcie, tutaj próbujemy to ująć od tej strony ekonomicznej, finansowej. Czy to jest tutaj ta korelacja? Stan naszych rodzin, nasze zniewolenia w naszym społeczeństwie, tak wielu naszych rodaków, a rozwój Polski, ten materialny, ten ekonomiczny, czy tutaj jest niezależność między tymi wymiarami? Zależność pomiędzy stanem naszym duchowym, moralnym czy zdrowotnym, tak to nazwijmy, zdrowie ducha, a też ekonomia. Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, tak jak w przypadku wartości rodziny w tym kontekście. Człowiek, który cieszy się dobrym zdrowiem, zarówno w rozumieniu duchowym, ale również fizycznym, na pewno jest człowiekiem bardziej produktywnym, człowiekiem, który jest w stanie rozwijać się, osiągać więcej, stawiać czoła nowym wyzwaniom, radzić sobie z coraz to nowymi problemami, które pojawiają się, problemami cywilizacyjnymi, elementami, które pojawiają się wraz z rozwojem technologicznym,
i właśnie tymi wyzwaniami, które to tworzy. Najważniejsze jest to, żeby nauczyć się skorzystać z nowych dóbr, z nowych usług, z tego wszystkiego, co daje nam rozwój i postęp w sposób odpowiedzialny, w sposób, który nie wyrządza nam nawzajem szkody i jednocześnie pamiętać o tym, jak ważne jest zachowanie zdrowia, nie tylko w tym klasycznym, powszechnym rozumieniu fizycznym, ale także zdrowia duchowego. I mamy już pierwszy telefon w naszej dyskusji. Halo, szczęść Boże. Halo? Halo, tu Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Halo? Pani. Tak, słyszymy się. Szczęść Boże. Szczęść Boże Pani. Kogo ja chciałabym się tak krótko wypowiedzieć. Jestem matką, która przeszła uzależnienia w rodzinie. W tej chwili mój syn nie żyje. I chciałabym, nie chcę mówić o swojej sytuacji, o sytuacji mojej rodziny. Została dwójka dzieci, okaleczonych dzieci, okaleczonych psychicznie. Chciałabym do tych kosztów ekonomicznych dodać renty, które później musi ZUS wypłacać na dzieci, które zostały, pieniądze, które idą na interwencję policji, pieniądze, które idą na interwencję sądu, pieniądze, które idą na komisję uzależnień, która do rozwiązywania spraw uzależnień, która nic nie daje. Właściwie w tym wypadku człowiek zostaje sam i pomimo wydawanych ogromnych pieniędzy trzeba radzić sobie samemu. I ja uważam, że jeżeli nie wprowadzimy w przedszkolu już zajęć psychologicznych, jak radzić sobie ze stresem i z trudnymi sytuacjami, zwracając się i do Boga, w zależności od tego, jaka jest sytuacja wyznaniowa rodziny, to z uzależnieniami nie damy sobie rady. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Danuto. Bardzo dziękujemy. Już od przedszkola i kształtowanie człowieka, wychowywanie człowieka. Ale to jest prawda, to co Pani powiedziała i dzisiaj to zrobiliśmy na konferencji. To jest tak, jesteśmy świadkami gwałtownych zmian cywilizacyjnych. Naukowcy gubią się, dopiero teraz odkrywają pewne patologie, tak, to na przykład internet, komórki, to świeże odkrycia dla naukowców są. Tymczasem zwykły człowiek, który normalnie funkcjonuje, jest to, co wcześniej mówiłem, narażony na ogromną ilość bodźców, z którymi sobie nie radzi. Stąd patologie są następstwem. Od czego zaczyna się branie narkotyków czy picie alkoholu przez młodych ludzi? Od tego, że nie radzą sobie ze swoim stresem. Wchodzą w stany depresyjne, nie potrafią się odnaleźć, rzeczywistość trochę ich przerasta. I w momencie, gdyby wcześniej zostało to wychwycone, że taki młody człowiek, dziecko często, tak jak pani powiedziała bardzo słusznie, bo to jest bardzo celny głos i dzisiaj w czasie konferencji też został podniesiony. Zresztą przez kobietę z sali to wskazała ten kierunek myślenia bardzo słusznie. Jeżeli nie jesteśmy, o tym mówię, profilaktyka. Jeżeli jako społeczeństwo, nie mówię jako państwo, jako społeczeństwo nie jesteśmy w stanie wychwycić momentu, w którym młody człowiek zaczyna być zagubiony i zaczyna poszukiwać jakiejś drogi rozwiązania problemów, które go przerastają. Tak nas, większość z nas przerastają te problemy z współczesności. Jeżeli nie wychwycimy tego na czas, to później, i to nie są wysokie koszta wtedy, bo to co pani powiedziała, psycholog, spowiednik, rozmowa, bo na początku wystarczy. Tak, dokładnie tak. Tylko mówimy, rodzice też nie rozumieją w większości przypadków problemów, z jakimi się sami borykają, bo to są całkiem nowe sytuacje. 20 lat temu nie było internetu. W sensie był, ale był używany przez bardzo niewielką liczbę osób, tak? Problemy, które pojawiły się w ciągu ostatnich 20 lat, są nieznane pokoleniu rodziców. Oni sami nie rozumieją, o co się właściwie dzieje, tak? Takiego natłoku informacji wszelakich, reklamowych, politycznych, publicystycznych, już jak mamy w tym momencie, wcześniej nie było. W związku z tym rodzice jako tacy są troszkę bezradni, są nie mają wiedzy. Dlatego mówimy o specjalistach typu spowiednik, typu psycholog, bo to jest ta sama branża, tak naprawdę, jeśli mogę się w ten sposób wyrazić. I pani ma rację, że od najmłodszych lat, bo takie działania, zachowania, na przykład agresywne wśród dzieci, teraz jest popularne ADHD, tak? Kiedyś nie było ADHD, bo nie było tylu bodźców, tak? Teraz łatwo jest powiedzieć, bo to dziecko ma ADHD.
tylko że wychwytywanie momentu przed ADHD, że to dziecko potrzebuje wsparcia, wskazania mu, na czym polega problem, że to nie jest jego problem, to nie jest to, że ono jest jakieś inne niż inne pozostałe dzieci, bo sobie nie radzi z czymś, tak? Tylko że to są problemy, które dotykają wszystkich. Jedni sobie radzą w lepszy sposób, inni w gorszy. W przypadkach patologicznych no, po prostu następuje agresja, tak? Także tu się z panią zgadzam, że powinien wejść bardzo szeroko program pomocy psychologicznej, wyznaniowej, w przypadkach, tak jak pani powiedziała, w zależności od tego, jaką to wiarę wyznaje, tak? Bo to jest temat szeroki, on dotyka wszystkich, wierzących, niewierzących, wierzących w różne religie, tak? Oni wszyscy mają ten sam problem. Należałoby ruszyć z szerokim programem zapobiegania wejściu na wysokie emocje, które powodują zagrożenia uzależnień. Bo ja nie widzę, osobiście, ja nie widzę różnicy między alkoholizmem, narkomanią, zakupoholizmem, bo są te same schematy. Więc one są znane, te schematy są znane. Tak, te znaczki pocztowe, oczywiście żartem porzuciłem, ale bo to w ekstremalnych przypadkach, tak, te znaczki są porównane. Ale zanim człowiek młody, bo to zaczyna się w młodym wieku, wejdzie na schody do autodestrukcji, jest moment, kiedy można po prostu usiąść i porozmawiać, kiedy zwykła rozmowa z osobą, która rozumie, co się dzieje, może pomóc i zatrzymać ten bieg zdarzeń. Tak? Także tu się z panią zgadzam w 100%. Panowie, wejdę w słowo. Mamy kolejny telefon. Dajmy pierwszeństwo naszym słuchaczom i telewidzom. Bardzo proszę, Radio Maria, telewizja Trwam. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy panią serdecznie. Prosimy o imię. Ewa z Bydgoszczy. Witam ojca, witam panów. Chciałam zadać takie pytanie. Dlaczego w naszym prawie nie ma przymusu leczenia osoby uzależnionej? Bo sytuacja jest taka, że rodzice utrzymują, rodzice emeryci jeszcze dodatkowo biorą pracę, żeby utrzymać syna 32-letniego uzależnionego. A na początku padło takie stwierdzenie, że to jest choroba psychiczna. Więc dlaczego nie ma takich możliwości prawnych, żeby ci rodzice zmusili tą osobę do leczenia? Bo z tego, co ja wiem, taka osoba musi wyrazić, musi się zgodzić na takie leczenie. Więc uważam, że jest to bardzo niewłaściwe. Następna sprawa, znaczy tu chciałam zadać pytanie, czy w ogóle istnieje jakiś przymus prawny, jeżeli on jest, to chciałabym wiedzieć jaki. I drugie moje pytanie jest takie, osoba uzależniona jest na terapii teraz rocznej i usłyszałam od pani terapeutki, że po miesiącu ta osoba uzależniona, ona mi zgłosi, bo jestem z rodziny tej osoby, ona mi zgłosi potrzeby tej osoby. No więc ja uważam, że powinien być jakiś przymus pracy, że te osoby powinny na siebie zapracować i wtedy jest to oczywiste, że nasze społeczeństwo nie wyraża tutaj zgody na takie zachowanie. Więc to są moje pytania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Ewo. Szczęść Boże. Ja może postaram się pani Ewie odpowiedzieć na te dwa pytania. Pierwsza kwestia dotycząca przymusu leczenia. W Polsce mamy przymus leczenia osoby uzależnionej, ale w zasadzie możemy powiedzieć o tym przymusie tylko w wypadku osób uzależnionych od alkoholu. O tym pierwsza z pań, która do nas zadzwoniła, wspomniała o tak zwanej komisji. To są miejskie, gminne komisje do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. To są takie komisje, do których może rodzina zgłosić się w sytuacji. O tym mówi ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. I ta ustawa przewiduje możliwość przymusowego leczenia odwykowego osoby uzależnionej od alkoholu w sytuacji, w której powoduje ona destrukcję życia rodzinnego. Czy ewidentnie w sytuacji, w której niszczy relacje rodzinne. Ta osoba jest potem kierowana na badania przez biegłego z zakresu psychiatrii, specjalisty terapii uzależnień i następnie sąd wydaje decyzję dotyczącą leczenia tej osoby w zamkniętym ośrodku. Tutaj mówimy o ośrodku leczenia uzależnień od alkoholu. To też chcę, żebyśmy to mocno rozróżnili. Dlatego, że tak naprawdę polskie prawo przewiduje taką możliwość leczenia osoby bez zgody. Istnieje możliwość leczenia bez zgody osoby uzależnionej, ale tutaj jedno sprostowanie wobec tego, co powiedziała pani Ewa. Uzależnienie od alkoholu nie jest chorobą psychiczną.
to jest zaburzenie psychiczne. Ja nie chcę tutaj Państwu, widzom i radiosłuchaczom, robić żadnego wykładu z psychopatologii, ale to jest dość ważne, bo choroba psychiczna to jest stan ewidentnie, w którym ja widzę, doświadczam rzeczy, których nie ma. Zaburzenie psychiczne to jest coś, co się we mnie ukształtowało, na przykład właśnie uzależnienie, ale może być tak, że uzależnienie od alkoholu albo uzależnienie od substancji psychoaktywnych, na przykład od amfetaminy, od opiatów, od heroiny, powoduje wystąpienie objawów takich właśnie psychopatologicznych, jak na przykład halucynacje albo jak urojenia. I wtedy ta osoba może być leczona bez zgody, jeżeli stwarza dla siebie lub innych zagrożenie i to również jest na podstawie decyzji sądu. Druga kwestia, już kończąc ten mój wywód, wydaje mi się, że drugi aspekt tej rocznej terapii raczej dotyczył osoby z mojego doświadczenia też jako byłego rzecznika praw pacjenta, mogę powiedzieć, że raczej to moja intuicja mi wskazuje, że jest to raczej mowa o uzależnieniu od substancji psychoaktywnych, bo to są tego typu długie postępowania terapeutyczne. Powiem tak, każdy ośrodek terapii ma swój pewien kontrakt terapeutyczny. Problem, wydaje mi się, polega też chyba na tym, że polskie prawo, w polskim prawie w ogóle w takiej dyskusji prawników nie ma obecnie dyskusji dotyczącej możliwości terapii bez zgody osoby uzależnionej od narkotyków. Obecnie stan prawny w Polsce jest taki, że możemy leczyć bez zgody osobę uzależnioną od alkoholu, natomiast jeśli na przykład mąż i ojciec, czy mama i żona jest uzależniona od narkotyków i powoduje destrukcję życia rodzinnego, co jest oczywiste w tym wypadku, nie możemy leczyć tej osoby bez zgody, jeżeli jest osobą pełnoletnią. Taki jest stan prawny obecnie. Czyli prawo niejako zostało w tyle za życiem. Tak to znaczy, moja teza, taka już bardziej naukowa, jest taka, że ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości jest pewnego rodzaju też pewnym pokłosiem stanu, który obserwowaliśmy w latach 70. i 80. Znaczy ja w 70. nie obserwowałem, bo nie żyłem, ale w latach 80., gdzie rzeczywiście to zjawisko szeroko pojętego, dostrzegalnego alkoholizmu, ono było niezwykle ważne, zresztą wszelkie ruchy trzeźwościowe jeszcze wcześniej przez, nie wiem, księdza Blachnickiego czy przez Karola Wojtyłę, które były promowane, one były właśnie przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że mówiąc wprost, dążono, władza socjalistyczna dążyła, nie bójmy się tego powiedzieć, do rozpicia narodu, tak? Bo naród nietrzeźwy jest narodem, którego można kierować. Tak? Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi rzeczywiście powstała w momencie, w którym to zjawisko było masowe. Natomiast pojawiły się substancje psychoaktywne, pojawiły się nowe substancje psychoaktywne, tak zwane syntetyki, które są, w ogóle nie podlegają de facto prawu. Prawo nie widzi pewnych substancji, takich jak na przykład dopalacze. Tak? I to jest kolejny element, który warto zaznaczyć, że te osoby nie ma w Polsce podstawy prawnej pozwalającej nam na to, żeby leczyć w pewnych wyjątkowych sytuacjach, bo mówimy o wyjątkowych sytuacjach, osobę, która jest uzależniona na przykład od narkotyków. I to jest pewna taka próżnia prawna, tak to możemy określić. No to jest z całą pewnością próżnia, tak. Mhm. Mamy kolejny telefon. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże, Jolanta ze Śląska. Witamy. Witam serdecznie pana prowadzącego i szanownych państwa. Ja jestem z zawodu pielęgniarką rodzinną i operacyjną i w średnim wieku. Oczywiście bez nałogów, ponieważ przekonałam się, jakie miałam trudności nawet w pracy, nie mając nałogów. Więc to jest jedna sprawa. Chciałabym się podzielić takimi doświadczeniami. Trzema. Proszę państwa, za czasów komunistycznych naród był, mogę stwierdzić jako pracownik służby zdrowia, naród był zapijany, mogę tak powiedzieć. Żeby nie myślał. Za czasów unijnych jest zarzucany gadżetami. Może pomyślmy w ten sposób, że młodzież, kto stworzył gimnazja? Młodzież wyrwana, gdzie był pedagog, psycholog? Ja kiedyś dzwoniłam. Gdzie był pedagog, psycholog, który wyrwał młodzież ze szkoły podstawowej? Te dzieci wszystkie prawie palą. Dzieci nowobogackie mają pieniądze na narkotyki. Patologia idzie swoją drogą, bardzo rozszerzona. To dopiero będą roczniki. Także dorośli może jeszcze je ogarną, ale proszę państwa, na przykład szkoła. Szkoła średnia, która była, zrobione gimnazja, licencjaty spowodowały, że nie ma ludzi, którzy mieli fachowość, rozbita ta fachowość, prawda? Licencjaty, ni to studia, ni to fach technikum. Co jeszcze mogłam powiedzieć? Więc chciałabym usłyszeć, kto odpowie za gimnazja, stworzenie gimnazjum, ponieważ dzieci psychicznie są bardzo pokrzywdzone. To jest jedna następna sprawa. Proszę państwa, jeszcze raz emocje.
Aha, jeżeli mogę powiedzieć jedno zdanie. A propos ostatnich spraw Holokaustu i tych bardzo przykrych, chyba należałoby powiedzieć na temat, pani Jolanto, od naszego narodu, że patologia istnieje w każdym kraju. Dzięki Bogu, że jest taki program. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, pani Jolanto. Tu pani Jolanta wskazała kwestię gimnazjów, a więc tego wyrwania, tak, dzieci z pewnego etapu. No to już kwestia oceny, kto za to odpowie. No nie wiem, czy my możemy w ogóle tutaj wskazywać, kto za to odpowie, ale... Czy ja bym w innym kierunku zadał pytanie, albo skierował, znaczy nie odpowiadając na to pytanie, troszkę odpowiedział. Czy znamy jakieś zakłady pracy codziennie, do których chodzimy, w których można pić alkohol? Są takie znane? Czy znamy, nie wiem, firmy, zakłady, które pozwalają pracownikom w trakcie pracy pić alkohol? Panowie, ojcze. Nic mi o tym nie wiadomo. A ja znam jeden taki. To jest Sejm. W Sejmie pracownicy Sejmu, ludzie, którzy pracują za nasze pieniądze, na nasze potrzeby, czyli posłowie, senatorowie, mogą w każdej chwili napić się alkoholu. Mają barek, w którym mają dostępny każdy dowolny alkohol. Jeżeli chcemy zacząć te zmiany, to pytanie o gimnazja może być pretekstem do tego, tak? Bo to oni wymyślili. Zakażmy używania alkoholu na terenie Sejmu. Niech prawo będzie tworzone na trzeźwo, tak? Dlaczego posłowie, bo były takie próby, żeby wprowadzić alkomaty, żeby wprowadzić narkotesty w Sejmie. Zróbmy to. Mamy przecież posłów, tak? Tych konserwatywnych. Teraz mają większość w Sejmie. Dlaczego nikt nie wniesie zmiany regulaminu sejmowego, który wynosi alkohol poza Sejm, a za używanie alkoholu w pracy, bo to jest ich praca, są srogie kary, tak? Jeżeli chcemy uczyć społeczeństwo życia w trzeźwości, zacznijmy od samej góry. Taką mam propozycję. Co panowie na to? Lekarzu uleż sam siebie, tak? No nie, no bo w sytuacjach, w której po prostu ludzie, którzy tworzą prawo, które jest wymagane od wszystkich Polaków, sami w pracy są nietrzeźwi, jest absurdalna moim zdaniem. Więc myślę, że to ja taki postulat składam, żeby przekazać do posłów, senatorów, jeszcze konserwatywnych. Jeszcze dopisów i ustawa może być w Sejmie procedowana. Ja myślę, że wszyscy Polacy będą bardzo szczęśliwi, tak. jeżeli coś takiego zostanie wprowadzone. Bo jeżeli mówimy o jakości prawa, to myślę, że to jest też pokłosie tego, co tam się dzieje. I nie żartuję, wbrew uśmiechom, które widzę. Mamy kolejny głos w naszej dyskusji. Szczęść Boże. Halo, witamy. Dzień ojcu, temu i gościom w studio. Proszę ojca, krótko na temat. Ja chcę wrócić do uzależnień. To jest już kolejny program na łamach telewizji Trwam i po raz kolejny właśnie w tym programie pomijany jest największy problem uzależnym, jakie jest uzależnienie od hazardu. To uzależnienie degeneruje psychikę człowieka i także bardzo całą rodzinę. Nie ma takiego uzależnienia. Ani alkoholizm, ani narkomania, ani palenie papierosów. Najgorszym uzależnieniem według mnie jest właśnie hazard. Mm-hmm. Chciałbym, żeby się do tego odniesiono i tak, żeby mnie ktoś z prowadzących odpowiedział na pytanie. Czy człowieka hazardzistę bez jego zgody, czy jest jakaś furtka, żeby go poddać leczeniu? Bez jego zgody, tak. Tak, bez jego zgody. No tak właśnie, żeby jakoś go poddać. No. Dziękujemy bardzo panu. Szczęść Boże. Znaczy, no ja troszeczkę tak z perspektywy prawnej się czuję wywołany. Ja, tak jak wspomniałem, pracowałem jako rzecznik praw pacjenta. Miałem doświadczenie w rozmowie z kilkoma pacjentami, którzy byli uzależnieni od hazardu. Pozwolę sobie z widzem i z radiosłuchaczem się w pewnym tylko kontekście nie zgodzić. To nie jest tak, że to jest najgorsze uzależnienie, czy nie jest najgorsze. My tutaj tak dyskutowaliśmy też, które uzależnienie jest gorsze. Ja bym uciekał w ogóle od takich trochę jałowych dyskusji. Każde, jeżeli mówimy o uzależnieniu, które dotyka nie tylko człowieka uzależnionego, ale także dotyka drugą osobę, to zostawmy gradację i stwierdzanie, czy ono jest złe w 80%, czy jest złe w 100%. Ono jest po prostu, to jest coś destruktywnego, coś co niszczy. Odpowiadając na pytanie, które zostało zadane, teoretycznie istnieje możliwość, jeżeli ja znam sytuacje kliniczne, gdzie dzieliłem się tym, gdzie spotykałem pacjentów, którzy potrafili wydać pensję całą, którą posiadali jeszcze niezajętą przez komornika sądowego, w ciągu, proszę mi wierzyć, 2 godzin od chwili otrzymania tej pensji. Mieli zajęte wszystko.
i znam tego typu sytuacje. Motywacja leczenia u tych osób była na poziomie zero. Znam sytuacje tego typu i pamiętam je doskonale. Teoretycznie, polskie prawo, kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego również przewiduje możliwość ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej, w tym uzależnionej de facto od hazardu, przy czym musielibyśmy udowodnić, rodzina musiałaby udowodnić, że tego typu osoba rzeczywiście podejmuje nieracjonalne, destrukcyjne dla siebie zachowania. Tak, że doprowadzi do tragedii, nie tyle jest agresywna, co doprowadzi do tragedii. Przy czym umieszczenie w ośrodku terapeutycznym takiej osoby z doświadczenia ostatniego i ze zmian w prawie, jakie ja analizuję w ostatnim czasie, i tak wymagałoby akceptacji tej osoby. I tak wymagałoby z jednej strony akceptacji opiekuna prawnego, a z drugiej strony osoby ubezwłasnowolnionej i uzależnionej od hazardu, ponieważ ta osoba posiada niejako umiejętność wypowiedzenia się odnośnie leczenia, także z mojej perspektywy wątpliwa jest tutaj możliwość przymusowego takiego leczenia bez zgody takiej osoby. My tu oczywiście wiele, panie Henryku, wiele tych form uzależnień nie wyliczyliśmy, bo to też na początku mówiliśmy programu, że jest ich tak wiele właśnie, że no nie sposób zrobić katalogu wyczerpującego tych uzależnień, ale niewątpliwie jednym z nich jest hazard, jak tutaj pan też słusznie zaznaczył. Panowie, mówię tutaj do pana Rafała i pana Roberta, jesteście prezesami fundacji, stowarzyszenia. Czy głos obywateli jest słyszalny na poziomie stanowienia prawa w Polsce? Czy mamy tutaj my jako obywatele, którzy nieraz cierpią w rodzinach, czy ktoś bliski jest w takim jakimś zniewoleniu, tkwi? Czy to gdzieś dociera do decydentów? Zależy, jaką funkcję powinno w tym kontekście pełnić prawo. Szczerze mówiąc, nie przychodzi mi do głowy żadne rozwiązanie prawne, które miałoby jakiejś zakazowej formie. Wspomniany brak przepisów dotyczących innych form uzależnień niż alkohol, tak? Inne. Tak, które... tylko też warto było odpowiedzieć sobie na pytanie, czy państwo w ogóle jest, jeżeli tak, to w jakiej formie może przeciwdziałać pewnym zjawiskom patologicznym. Państwo prowadzi jakąś politykę społeczną, wpływając na kształcenie się postaw społecznych, postaw jednostek względem różnych zjawisk, wydarzeń. Natomiast taki enumeratywny katalog sankcji prawnych, czy też może nie enumeratywny katalog w samym kontekście pewnych uzależnień i przeciwdziałaniu jest może moim zdaniem kontrskuteczny i w praktyce niemożliwy do realizacji, ergo pozbawiony sensu. Mieliśmy też sytuację oczywiście prohibicji, choćby w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie to jakoś nie zdało egzaminu. Ale no, a więc mądrzejsi już o to... Powołać się z przykładów, nie tak dawno odbyłem rozmowę z kolegą, który specjalizuje się w zakresie handlu narkotykami. Aktualnie mamy do czynienia, można tak powiedzieć, z prohibicją na konopie indyjskie. W samej stolicy, w samej Warszawie w ciągu doby szacuje się, że obrót konopiami indyjskimi na czarnym rynku wart jest około 1 000 000 zł. Więc to mówi o skali zjawiska, mówimy tylko o samej Warszawie. Jedna doba. I jak widać, tutaj przepisy prawa są nieskuteczne, jeśli chodzi o dostępność do tych substancji. Więc pytanie, czy państwo powinno ich w ogóle zakazywać w takiej formie? Jeżeli nie, to w jaki sposób móc potencjalnie wyciągnąć to jak najwięcej, by ewentualnie również dalej kształcić właściwe postawy, które skutkowałyby minimalizacją tego zjawiska. No ale jednak istnieje takie coś jak forma, funkcja wychowawcza prawa. Tutaj wchodzimy w dyskusję na temat filozofii prawa oczywiście, tak, ale no nie sposób, żeby państwo jednak pewnej wizji samego siebie nie wyrażało poprzez przepisy prawne. Jednak gdzieś to musi być ujęte. Jak najbardziej nie zamierzam temu zaprzeczać. Natomiast pytanie, jakie właśnie próbuję nakreślić, to jaka jest rola państwa? Jeżeli tak, to jak skutecznie tę rolę w kształtowaniu właściwych postaw społecznych pełnić? Zakazy i restrykcje nie zawsze są właściwą tego formą, co nie oznacza, że należy na przykład wypuścić do obrotu wszystko, co jest możliwe, a jest bardzo szkodliwe i destrukcyjne dla społeczeństw.
Mamy kolejny telefon, jeszcze za momencik wrócimy do naszej rozmowy w studio i posłuchajmy naszego słuchacza czy telewidza. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Kogo witamy? Pawła z Garwolina. Prosimy bardzo, panie Pawle. Ja chciałem właśnie tutaj się wypowiedzieć na temat tych uzależnień. Ja teraz jestem po sprawie rozwodowej, jestem w ogóle po rozwodzie i w ogóle całą swoją rodzinę to straciłem tylko przez brata alkoholika mojej byłej żony. Była sprawa taka, że po prostu przyszedł pijany i po prostu ją powiedziałem, żeby się do mnie nie zbliżał po pijaku i do moich dzieci. No i tak sobie zażyczyłem. I za nim stanęła jego siostra starsza, stara panna i po prostu no wygnali mnie. No. Właśnie dlatego jeszcze takie, że oprócz tych kosztów, co budżet nosi jeszcze ja, ponieważ takie dodatkowo te koszty. Teraz po sprawie rozwodowej jestem jeszcze mi dodatkowo jeszcze tak doszło, że ta pani sędzina, która orzekała w tej sprawie, po prostu jeszcze sama ze mnie zrobiła alkoholika, no nie? I po prostu jeszcze oprawcę domowego. No. I w ogóle jeszcze tam jestem alienowany, to wszystko tak jeszcze w tych sprawach. Mam to ograniczone takie przez małżonkę i przez rodzeństwo małżonki, byłej małżonki, mam ograniczony właśnie dostęp do kontaktu z dziećmi. No to sytuacja no. Faktycznie dramatyczna, panie Pawle. No. Jak to policzyć, takie tutaj pana przejście, cierpienia, to nie sposób no, tego... Wie pan, nawet proszę księdza, ja tam zauważyłem właśnie, że na przykład moja najstarsza córka to... Znaczy ten jeszcze, ten brat jest dodatkowo uzależniony od papierosów, no nie? To już zauważyłem nieraz, że jak tam paluszki by to tak brała, no nie tam... Znaczy te paluszki takie do jedzenia, no nie? Tam lajkonika czy tam jakoś tego, tak, to tak, brała normalnie tak już jak trzymała, jak papierosa. I ja bardzo się właśnie tak obawiam, no nie? Że po prostu ja nie mogę tam wpłynąć bardzo na to dziecko, bo prawo jest takie, jest prawo, no nie? I nie mogę właśnie na to wpłynąć, żeby tam dzieci sobie tam zabrać, czy odebrać tam dzieci stamtąd. No, bo zawsze w tych 94 czy 95% jest orzekane tak, że po prostu dzieci zostają przy matce, a nie przy ojcu. Tak jest. No panie Pawle, no... I właśnie tam jest, oprócz tak. Tego jeszcze jest takie jeszcze, to właśnie jeszcze to wspomniane jeszcze te, z tych nowych takich uzależnień od tego, od komputerów, no nie? Aha, jeszcze zapomniałem, że tam... Nie wiem, ze 2 czy 3 razy, jak żeśmy tam razem mieszkali, to jeszcze mnie namawiał tam do narkotyków tak samo, żeby tam można sobie było przypalić trawę. Ja tam kategorycznie jestem przeciwko temu, nie? Kategorycznie jestem przeciwko temu, takich sprawach. Tak jest. No i właśnie czuję się właśnie to i właśnie najgorsze jest to, że nie ma takich podstaw prawnych, że na przykład jako ojciec, że tam po prostu, no nie mogę ani to interwencja policja, ani nic, to tylko policjant może tam wejść, tylko to i to wszystko, no. I może mi powiedzieć, że się tam nic nie dzieje. Znaczy, no i, tak. No. Jest Stowarzyszenie Praw Ojca, chyba, jeśli dobrze kojarzę, tak, a więc to już troszkę odchodzimy od naszego tematu, odchodzimy, ale tak do tego, co pan mówi, a więc jest takie Stowarzyszenie Praw Ojca czy Praw Ojców, które zajmuje się też obroną praw ojców, tak jak w pana sytuacji ktoś się by znalazł. To tam też można sobie też zobaczyć, jakie są możliwości tutaj. Jeżeli ja mogę, to też odnośnie tego głosu. Ja oczywiście nie znam, nie wiem, sprawy, akt sprawy i tak dalej, ale też tak z perspektywy mojej, bo takiej mediacyjnej, bo dość często występuję w roli mediatora w ostatnim czasie. I znaczy mogę powiedzieć jedno, nawet podobną sprawę, tak jak tutaj pan opisał, gdzieś tam byłem jej uczestnikiem. Właśnie jako mediator i tutaj oczywiście pojawiają się te konteksty, o których rozmawiamy, czyli konteksty uzależnień. Ja z całą pewnością mogę powiedzieć to samo, co powiedziałem właśnie pewnemu panu, który był w podobnej sytuacji do naszego radiosłuchacza, telewidza, żeby on nie rezygnował, tak? Że jakby to, ta sytuacja dramatyczna, która została tutaj teraz opisana, że ona nie może być teraz usprawiedliwieniem. Ja wiem, że wypowiadam się w sytuacji, w której ja nie jestem, ale naprawdę zachęcam jakby z tej perspektywy do tego, by właśnie pana obecność w tej rodzinie była, żeby podejmować tego typu działania. Meg Mecker to jest taka amerykańska badaczka, ona jest, to jest pani doktor, która jest bardzo doświadczonym klinicystą, pediatrą. Ona napisała taką kapitalną książkę Odważne córki, odważni ojcowie. I ona tam pokazuje właśnie, że brak ojca w domu, brak tej obecności wpływa na to, o czym my mówimy, na pojawienie się różnego rodzaju nie tylko uzależnień, ale też na przykład ryzykownych zachowań u młodzieży. Bo my nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o występowaniu tego typu sytuacji, jak nie wiem, alkohol, narkotyki czy inne używki, prawda? My mówimy też o pojawieniu się pewnego rodzaju dostępu tej młodej, zagubionej,
samotnej osoby do tak zwanych podkultur, czyli do pewnych obszarów, pewnych miejsc, środowisk, które są niebezpieczne. Ja jakby, no bo telefon bardzo smutny i trudny jednocześnie, prawda? Trudno jakąkolwiek receptę znaleźć, a jedyne co też jako, nie wiem, jako ojciec mogę apelować jakby do pana, by jakby... Zacytuję kapitalne zdanie w mojej ocenie papieża Franciszka. Dawno temu w trakcie rozmowy ze swoim przyjacielem Abrahamem Skurką, rabinem z Buenos Aires, on powiedział takie bardzo ważne zdanie. Dziecko ma prawo do wzroku ojca. To jest niezwykle istotne. Dziecko jakby ma prawo oczekiwać, że my będziemy na nie patrzeć, że będziemy jako ojcowie aktywnie uczestniczyć w procesie wychowania. Śmiem twierdzić, że jest to jeden z podstawowych elementów profilaktyki uzależnień. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, czas na jakieś takie nasze już pierwsze podsumowanie, ponieważ ta część nasza pierwsza powoli dobiega końca. Mówimy o uzależnieniach, o ich kosztach i łatwo jest tak trochę wejść i widzieć same tylko cyfry, statystyki, ilość uzależnionych, koszty finansowe, o tym tu mówimy, próbujemy tak to ująć, ale przecież za tymi cyframi to są ludzie, ludzkie dramaty, jak choćby pan Paweł, czy wielu, wielu innych. Jak sobie tę świadomość wyrabiać, jak też mieć udział w tym modelowaniu polityki społecznej naszego państwa, żeby jakoś też ten czynnik był uwzględniony, nie tylko koszty, nie zyski doraźne, bo alkohol ma akcyzę i jakieś mamy wpływy do budżetu, tak? Nie sposób tego zakazać, ponieważ to, co wspomniał tutaj pan Robert przed chwilą, to nie działa. Zakazy nie działają. Jak kształtować mądrze i skutecznie naszą politykę naszego państwa? Temat rzeka, jeszcze do niego wrócimy, mam nadzieję, wieczorem w czasie drugiej części naszego spotkania. Ale czy jest to możliwe, tak może tak spuentujmy, czy jest to możliwe, żeby tę naszą politykę państwa jakoś kształtować w jakiś sposób? Czy przez fundację, jak panowie tutaj jesteście? Poprzez wzorce. Nie poprzez przepisy, restrykcje, tylko poprzez wzorce. Poprzez prezentowanie pozytywnych wzorców. Mówimy o domu, o rodzinie. Między innymi. Szerzej. Między innymi dom, rodzina, tak, ale szerzej, to też dziś na konferencji padło, media, które robią bohaterów z ludzi tego niewartych, tak. Jest takie internetowe powiedzenie, nie rób z ludzi głupich, ludzi sławnych. A ludzie mało rozgarnięci, mający mało zaproponowania rzeczywistości, są bohaterami dzisiejszych mediów, tak. Znani z tego, że są znani, tak. Znani z tego, że są znani lub znani są z tego, że lepiej, żeby byli nieznani, tak, w związku z tym, co robią, tak. Kwestia przewartościowania obiektów zainteresowań, tak? Pytanie takie do mediów narodowych na przykład. Dlaczego do tej pory ciągle nie powstały jakieś programy dokumentalne, serie opisujące nie bohaterów polskich, bo tego jest cała masa, tak? Ale naukowców, ludzi, którzy wpłynęli na rozwój nauki światowej, odkrywców, wynalazców, matematyków. Dlaczego poza takim krwawym epizodem historycznym, jaki mamy ze sobą jako państwo, nie promujemy postaw, które wymagają odrobiny nauki. Nie mówię już po prostu nauki wielkiej, ale po prostu, żeby siąść, zastanowić się, nie promujemy pozytywnych wzorców. Heroizm codzienności. Heroizm codzienności, tak. Po prostu nauka codzienna, która po prostu gdzieś w ogóle zniknęła w obszarze takiego publicznego zainteresowania, bo są ci celebryci, z drugiej strony są postacie historyczne, których nie można wdrożyć w życie. Przy całym szacunku do Żołnierzy Wyklętych, ale dziś postawy Żołnierza Wyklętego nie można wcielić w życie. Nie ma takich warunków. Za to są warunki, żeby wdrożyć w życie wynalazcę, naukowca, odkrywcę, przedsiębiorcę, filozofa, przedsiębiorcę. Przecież mamy masę przykładów nawet z przedwojennej Polski, tak? Czy z okresu nawet zaborów. Polskich przedsiębiorców, jak słusznie tutaj pan Robert zauważył, którzy budowali pomysły, które do dziś funkcjonują w rzeczywistości. Na przykład pan Zgnienicki, który będąc w carskim, w caracie, naukowcem, zresztą to był znamienity, do dziś znany na całym świecie, człowiek, który w Polsce jest zapomniany, który wynalazł technologię wydobycia ropy naftowej z dna morza. Czy ktoś nie pamięta? Dlaczego tego postaci nie promujemy? Tylko zajmujemy się albo rzeczami, które są miałkie, albo rzeczami, które są tak olbrzymie, że nie można ich na co dzień stosować. Nauczmy ludzi, siebie wzajemnie, postaw, które możemy wdrażać codziennie, dzisiaj, bez czekania na wielką wojnę, tak?
Taka jest promowanie wzorców i tych domowych, rodzinnych, i tych dokładnie społecznych. Tak, dokładnie tak. Jak słyszymy, mamy z czego czerpać. No mamy. Tak jest. Panowie, może tutaj postawmy kropkę i ciąg dalszy nastąpi jeszcze dzisiaj o 21.30 w Radiu Maryja. Rozmawiamy, drodzy Państwo, na temat kosztów finansowych uzależnień oraz ich wpływu na budżet państwa polskiego. A naszymi gośćmi są pan Rafał Otoka-Frąckiewicz, prezes Fundacji Rozwoju Polski, pan Robert Iwanicki, prezes Stowarzyszenia Koliber i pan dr Błażej Kmieciak, socjolog, pedagog specjalny i też działacz Instytutu Ordo Iuris. 21.30, Radio Maryja. Serdecznie zapraszamy na ciąg dalszy, na drugą część Rozmów Niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.